mi się tutaj kojarzy cytat z Killera i wylądował, i cały misterny plan też tam właśnie wylądował. Natomiast no, ja się bardzo cieszę, tak jak już mówiłam tutaj we wcześniejszych wywiadach, 8 miejsce na świecie po tak długiej przerwie, ze sztafetą, która tak naprawdę uczy się biegać. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co najlepsze, wszystko, co w naszych sercach i wszystko, co w naszych nogach zostało na bieżni. Niestety po porannych eliminacjach Kajtek doznał urazu kolana i nie mógł z nami dzisiaj wystartować w tym popołudniowym finale. No cóż, no ja się bardzo cieszę. Myślę, że daliśmy z siebie wszystko i to jest duży powód do radości. Mam nadzieję, że w moim przypadku to nie będzie tylko bieganie sztafety, ale też bieganie indywidualnie na 800 metrów, bo to jest mój fokus na pewno na przyszły rok. No cóż, ja nie wiem, co ja mam więcej powiedzieć. Ja wiem, że daliśmy z siebie wszystko, było rewelacyjnie, lekcja odrobiona. Przed nami jeszcze eliminacje i głęboko wierzę finał w biegu rozstawnym kobiet. Trzymanie kciuków za Natalkę, która jutro zaczyna, zresztą Karol jutro też biega eliminację. Myślę, że te Mistrzostwa Świata są dużym wyzwaniem dla zawodników, żeby to móc poukładać i dać z siebie zawsze te 110% na bieżni. My jesteśmy na dobrej drodze, przetarliśmy się, a właściwie przetarłyśmy się i będziemy walczyć za tydzień.